Grappler Info. Jesteśmy na piątej edycji Grand Prix BJJ w Mińsku Mazowieckim. Jest z nami główny organizator Marcin Frankiewicz. Cześć Marcin. Cześć, witam wszystkich. Marcin, równo 4 lata temu była pierwsza edycja Grand Prix w Mińsku. Pamiętam sam, że dostałem srogie baty na tych zawodach, więc bardzo dobrze je pamiętam. Bardzo duży progres, zmieniliście salę, pobiliście rekord frekwencyjny w tym roku. Powiedz, jak jesteś, że tak powiem, jakie są twoje wrażenia z tej edycji? No, znaczy z tej edycji to przede wszystkim taki, że pobiliśmy rekord, tak jak powiedziałeś wcześniej. Jest to wniosek taki, że na pewno w przyszłym roku rozbijemy to na dwa dni. W sensie, że jeden dzień zrobimy dla dorosłych, drugi dzień dla najmłodszych. Bo niestety nie spodziewałem się, że bardzo dużo osób przyjedzie. Jeżeli chodzi o dorosłych, no to miałem taką nadzieję, że przyjedzie dużo osób. Ale jeżeli chodzi o dzieciaki, to samo dzieciaków przyjechało ponad 200. No i niestety tu, jeżeli chodzi o rozmiar sali, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego tak zrobić, jakbyśmy chcieli. Ale myślę, że jakoś nie ma tragedii. Wszystko idzie zgodnie praktycznie z harmonogramem. Także ogólnie jestem bardzo zadowolony, że jest po prostu progres, że jest coraz więcej ludzi przyjeżdża do nas tutaj, do Mińska. Oprócz tego, że organizujesz turnieje, też często bierzesz na nich udział w tym roku, tak jak mówiłeś, nie bez powodu kontuzji. A powiedz, czy nie koliduje ci to za bardzo ze sobą rola, że tak powiem, startującego i organizatora? Bo to wiesz, często tak jest, że organizatorzy biorą się jakby ze dwie rzeczy na raz, no i niestety któraś tam nie wypali, no ale każdy może mieć różne pobudki. Powiedz, jaki jest twój stosunek jakby do tego, nie? Znaczy ja mam stosunek do tego taki, że jak organizuję, to chcę wystartować. Biorę przykład tutaj z Bagiego, że organizował, to startuję. Bardzo dużo osób tak robi. Wiem, że pozdrawiamy trenera. Tak jest. Ja po prostu, dla mnie wzór i wiesz, ja po prostu tak sobie przyjąłem, że jak będę organizował, to będę startował. W tym roku nie startuję, bo mam kontuzję, znaczy tu jak widać, także nie startuję. Znaczy trochę koliguję, ja też zazwyczaj startuję w Mastersach, tak? Tam nie ma jakichś obsadzonych kategorii, bo też mam 40 lat, więc znaczy niektórzy powiedzą, że to żaden wiek, więc na przykład Bagiego. Więc no jest tam jakiś tam tego, ale no ja też lubię pokazać tym od siebie dzieciakom z klubu, że trener nie tylko trenuje, ale też startuje, też walczy i tyle. Więc jeżeli mam okazję, to startuję u siebie na zawodach. Akurat dzisiaj to są chyba drugie zawody, które robię, na których nie startuję. Także jestem jak najbardziej za. No właśnie, oprócz tego, że Grand Prix jest turniejem dla dorosłych, też jest coraz bardziej prężnie rozwijającym się jakby miejscem rywalizacji dzieci. Powiedz, jak z twoich obserwacji jiu-jitsu dla dzieci w Polsce rozwija się na tą chwilę? Znaczy, powiem tak, jak robiliśmy, tak jak powiedzieć, żebyśmy pierwszą edycję, to robiliśmy to na jednej macie, a dzisiaj robimy to już na trzech. Na pierwszej edycji nie wiem, bo osób 60, dzisiaj mamy ponad 200, tak, że coraz więcej tych dzieciaków trenuje to brazylijskie jiu-jitsu i bardzo dobrze, tak, że odchodzą, jak to się mówi, tego komputera i ćwiczą. Ja organizuję to tylko to i wyłącznie dla zabawy, tak. No niestety zdarzają się, że nie każdy potrafi to zrozumieć, tak, traktuje to jako rywalizację, jakby to były mistrzostwa świata albo nie wiem, walka o życie. Ja uważam, to jest zabawa, że te dzieciaki przyjadą, zawalczą, każdy ma u nas medal, dyplom i to jest w formie zabawy. Jak dobrze wiesz, jak podrośnie, będzie starszy juniorem, nie wiem, młodzikiem do seniora, ma tyle zawodów, możliwości w Polsce, za granicą, że może się pokazać, zdobywać medale. A tutaj to jest dla mnie taki fan, tak, że przyjeżdża sobie, powalczy. Wiadomo, że każdy chce wygrać. Mój syn jak startuje, też chce, żeby on wygrywał. Ale jak przegra, no trudno, tak. Ale mówię, to jest wyłącznie zabawa, jest coraz więcej dzieciaków, coraz więcej trenuje. I ja uważam, że jest to bardzo fajnie, bo jeszcze szybko powiem, patrząc po listach na przykład u dorosłych, to kiedyś w purpurach i w niebieskich było bardzo mało, 4 lata do tyłu. A teraz na przykład patrząc na niebieskie purpury, to nawet są na równo z białymi, a nawet w niebieskich jest chyba nawet więcej jak w białych, więc widać, że... Frekwencyjnie. Więc widać, że tylko należy się z tego cieszyć, że to brazylijskie jiu-jitsu w Polsce mega się rozwija i z roku na rok jest coraz więcej zawodników, tak? A powiedz, co takiego najtrudniejszego napotykasz zawsze na drodze organizacji turniejów? Bo oprócz tego, że organizujesz Grand Prix, to jeszcze mińskie gale MMA organizujesz, tak? I co najczęściej jest taką największą przeszkodą, która, że tak powiem, przyprawia ci siwych włosów podczas organizacji? No jeżeli chodzi o zawody, to przede wszystkim chodzi o obsadę, tak? Sędziami. W tym roku wysypało się bardzo dużo sędziów, na następną chwilę trzeba było szukać, żeby przyjechać z innych sędziów, więc to jest to. Nie ukrywam też, że no... Czasami jakieś starcia z rodzicami, tak, którzy po prostu 3 kilo różnicy, czy tam 2 kilo różnicy, ale akurat dzisiaj odpukać, na razie jeszcze nie skończyłem zawody, nie mam takich sytuacji, mam nadzieję, że nie będzie. Ja tego nie robię też specjalnie, że kogoś, nie wiem, przypisuję wyżej, czy nie wiem, no czasami nie ma naprawdę kogoś zestawić, tak? Ale jeżeli chodzi o organizację, no to mam grupę ludzi tutaj z klubu, przede wszystkim mam moją żonę, która tutaj jest, bez niej to bym tego na pewno nie zrobił, my to praktycznie... Staramy się to zorganizować. Są ludzie z klubu, którzy bezinteresownie przychodzą, nam pomagają. Jest zielone światło z miasta, tak, od pana burmistrza, który nas wspiera. Jest wsparcie z Mosiru,
którzy też tam, jeżeli tylko potrzebujemy, nas wspierają i pomagają. I jeżeli jest takie wsparcie, to można takie, rzeczy robić, tak? Możecie, bo my to teraz wywiad mamy. Dzięki. Nie każdy to rozumie. No nie każdy, no albo każdy chce udzielić wywiadu. No. Dobra, Marcin, jakie najbliższe plany organizacyjne, jeżeli chodzi o turnieje? No to zapraszam wszystkich 12 maja do Jakubowa na pierwsze Mistrzostwa Polski Brazylijski Jiu-Jitsu. Były tam wcześniej mistrzostwa, 3 razy były zrobione edycja wschodniej, tak. Ale zdecydowałem sobie, znaczy po przemyśleniu... Że nie dzielimy na wschód, zachód. Nie dzielimy na wschód, zachód, no. Chociaż ze wschodu jest mocna ekipa, nie? Tak, no. Mocniejsza zawsze, jak to ze wschodu. Tak jest. Tak. I powiedziałem sobie, że robię tyle imprez i tyle zrobiłem imprez dla dzieciaków, że postanowiłem zrobić takie mistrzostwa po Polski. Mam nadzieję, że dopiszą tam, już robimy tylko w kimonach i tylko dla dzieci. Także Jakubów jest takim miejscem, gdzie robimy to jeszcze sprawniej. Mhm. I także wszystkich 12 zapraszam. Później w październiku albo we wrześniu zrobię grapplera, bo to już będzie 9 edycja, także sam nie wiem, że to aż poszło do góry. No i to wszystko. I później w grudniu jeszcze mikołajkowe dla dzieciaków, a to już takie mniejsze robię. I tyle, nic więcej. Na tą chwilę nie będę robił. No i gala, tak? W październiku MMA już 6 edycja i takie plany organizacyjne. Także tyle. Pozdrowienia, podziękowania na koniec. Podziękowania, pozdrowienia dla wszystkich, którzy nam pomagają, tak dla mojej żony, dla chłopaków z klubu, dla wszystkich sponsorów, dla władz miasta, dla ludzi, dla pana dyrektora z Mosiru, tam dla dziewczyn z Mosiru, dla Grappler Info, że jest naszym patronem medialnym i mogę tutaj dzisiaj udzielić dla was tego wywiadu, bo no, największy portal, więc także zajechał do Mińsku. Wielkie dzięki dla ciebie, dla wszystkich, którzy przyjechali, dla wszystkich, którzy startują. Zapraszam, jeżeli ktoś tam, nie wiem, został źle potraktowany, coś tam źle poszło i tak dalej, to potrafię powiedzieć, przepraszam, gdzieś tam na drabinkach, coś tam, ale mówię, przy takiej masie ludzi to niestety się zdarza, tak, no ale uczymy się, im więcej ludzi, tym tej pracy jest coraz więcej i mówię, no także staramy się zawsze, żeby było jak najlepiej, ale zawsze, no nie ma takiego, nie jeszcze taki się urodził, żeby każdemu dogodził. Także jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich i do zobaczenia na kolejnych zawodach. A my dziękujemy za udaną piąteczkę i za wywiad. Piona. Dzięki.